Szkoda, że tam nie poszedłem. O, o. Zrobię specjalny sposób. What was that? Teraz powinna chyba postać zniknąć i powinienem mieć czyste pole do manewru. Taką przynajmniej mam nadzieję. Tak samo myślałem, że będzie w chórze, ale niestety. Okazało się, że to nie jest aż tak proste. Miejmy nadzieję, że tym razem mój plan zadziała. Głowa grippy. Potrzebujemy... Nie potrzebujemy zębatek. Hop. Czy notatki tu są? Jest. 18 August 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is her life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Hmm. To racja, to racja. Co to jest? Siedro smo... A, nie, zaraz, coś. Hmm. Muszę zatrzymać tę maszynerię. Już? Wystarczy? A po co mi wiadro z oliwą? Tego nie pamiętam. Ohyda, nie? Szkoda, że tam już nie mogę pójść. Tak, nie przedostaniemy się tak łatwo. Musimy ustawić wszystkie kule. Tak, ustawiałem czerwoną i nagle niebieska się pojawiła. A, dlatego wiadro smoły. Piękna sprawa! Niech magia i nauka robią swoje! O kurde! Czyli ciemność już nie jest niczym powstrzymywana. Mi się wydaje, że wyrzucenie kuli by pomogło. Strażnik by ją w końcu znalazł i już. O. August 1839.
It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer, a monster. And now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Wow, 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 wow! Tak, teraz czas odprawić rytuał. Mocno krwawię. Znaczy no, krwawi Daniel. A drzwi się zamknęły. Dzięki Bogu. No i właśnie dlatego użył Daniel mikstury amnezji, żeby zapomnieć swoje zbrodnicze czyny. Agrippa poprosił właśnie, żebyśmy poczekali, aż otworzy się portal i przerzucili głowę. Jednak too bad. Stop it. You are ruining it. We are so close, I beg you. I'm just like you, Daniel. A prisoner of circumstance. Trapped in a world I no longer recognize. As you gain your freedom, will you deny me mine? We are so close, closer than I've been for centuries. Taka jest natura ludzka. Zemsta, Aleksandrze. Zemsta. It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid fleeing Brandenburg? Quite the contrary.
I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. I oto koniec Amnezji Mroczny Obłęd. Chyba nie zdradzę za wiele, gdy powiem, że zakończę. Są trzy możliwe zakończenia. To nie jest tak naprawdę, jak to opisują ludzie, to nie było zakończenie słuszne, ani też złe, ponieważ można poczekać, aż otworzy się portal, albo wrzucić głowę Agrippy. Jednak mi się wydaje najbardziej realistyczne i najbardziej właśnie rozsądne to zakończenie, ponieważ nadal wisi groźba kuli, tak naprawdę. Aleksander został pokonany i ukarany, a Daniel gdzieś ruszył dalej w świat. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych projektach. Do zobaczenia.